Budny, słucham. Obywatelu kapitanie, szpital wojewódzki melduje, że ma człowieka z wypadku. To co, nie wiecie co robić? Tak jest, obywatelu kapitanie. Co to za wypadek? Coś z głową. Facet jest nieprzytomny, lekarz dyżurny nie przypuszcza, żeby mógł przeżyć. A nie ma tam porucznika Traszki? Jest. To po prostu niech jedzie i zobaczy. Cześć. Komenda, słucham. Co to za wypadek? Drogowy? Nie wiadomo. Co to znaczy nie wiadomo? Jakiś facet znalazł go na ulicy i przywiózł. Na jakiej ulicy? Na Złotym Kole. Tam prawie nic nie jeździ. No właśnie, obywatelu kapitanie. Ja jestem po nocy i w ogóle mnie dzisiaj nie ma. I tak przysiedziałem w wydziale do południa. Pan sam zadzwonił. No i co z tego? Traszka pojechał? Pojechał. To i dobrze. Cześć, stary. Cześć. Ale była mgła. Gdyby nie opadła, nie trafiłbym do domu. Gdybyś nie trafił, minęłaby się wielka uroczystość. Wspólny obiad z ojcem, przygotowany przez tegoż ojca. Wykwitnie przez niego podany. To rzeczywiście wielka uroczystość. Ostatni raz jedliśmy obiad w zeszłym miesiącu. Zostaw moje kapcie, zadeptujesz mi pięty, błagam cię, a ja tego nie cierpię. Nie mam wyjścia, swoje zostawiłem w szkole. No to przynajmniej odegnij te pięty. I tak nic im nie pomoże. No. Podano do stołu. Zakrupnik nie ręczę, produkt państwowy. Ale kotlety... A co ci będę mówił, sam zobaczysz. Wierzę. No. Jak? Zupełnie dobry. Jesteś w domu? Halo. Słucham. Ojciec w domu? Tak, jest. Ten twój Traszka. Co znowu? Przepraszam, że ci przeszkadzam, ale on nie żyje. Podaj szczegóły. Kiedy szczegółów jest bardzo niewiele, facet, który go przywiózł, zmył się, nie podając personaliów. Przy zabitym nie ma żadnych dokumentów ani niczego, żeby ustalić tożsamość. Nawet nie wiemy, co tam naprawdę zaszło. A co stwierdził lekarz? Lekarka. Doktor Turska, znasz? Znam. Wylew krwawy, podoponowy. Na potylicy nieznaczne wgniecenie kości. To nie wygląda na wypadek. A posłałeś kogoś na Złote Koło? Posłałem. A kogo? Grupę Prałata. To dobrze. A czy już się odezwał? Jeszcze nie. Rozmawia z ludźmi z okolicy. Ale na razie nie znalazł nikogo, kto by to widział. No, ta piekielna mgła, rozumiesz? Rozumiem.
Jakby coś nie grało, męcz się starego, ja mam wolny dzień. Oczywiście, tylko myślałem... Zawsze sam brałeś takie sprawy. Jakie sprawy? On ma najwyżej 16, 17 lat. Tak. Tak. Jakbyś znalazł coś istotnego... Oczywiście. Cześć. Dlaczego nie jesz? Jem, jem. Tylko, że ja się nigdzie nie spieszę. Ja też nie. Widzę, tylko jedną nogą jesteś już tam. Gdzie tam? No tam, tam. Tak to już z tobą jest. Stary, obiecujesz, człowiek czeka, cieszy się, a potem... Mama bardzo tego nie lubiła. A teraz ja też widzę... Piotr! Że... Stary, nie udawaj. I tak wiadomo, że już nic z naszego obiadu. I po południu też nigdzie nie pójdziemy, prawda? A więc przynajmniej postaraj się wrócić na kolację. Piotrek, zrozum, że... Ja rozumiem. Ja sobie tu posiedzę, pouczę się. A ty się pośpiesz. Ale naprawdę. A ty co tu robisz? Czekam na pana. Na mnie? Poruczyk Traszka mnie przysłał. Traszka przecież nie wiedział, że jadę. Widocznie wiedział. Ten pan jest tutaj na stażu. Pomagał wynosić tego chłopca z samochodu. Co to był za samochód? Czarny Spartak z wrocławską rejestracją. Bardzo zniszczony. Z tyłu na podłodze leżało trochę słomy albo siana, jakby wozili tym, bo ja wiem, jakieś produkty rolne albo... A numeru wozu pan nie pamięta? Nie zwróciłem uwagi. A właściciel jak wyglądał? W średnim wieku, gruby, bardzo zdenerwowany. A co mówił? Powiedział, że jechał przez Złote Koło, że zobaczył tego chłopca pod ścianą. Dlaczego nie wezwał pogotowia? Powiedział, że mu nie przyszło do głowy. A potem tak jakoś, nie wiadomo kiedy zniknął. Nawet nie zdążyliśmy go poprosić o dowód osobisty. Kazałeś szukać Spartaka? Oczywiście. Pani go przyjmowała? Tak. A jaki był jego stan? Od razu niedobry. Źrenice szerokie, niereagujące na światło. Tętno niżej 60, nitkowate. To się nazywa u nas bradykardia. A próbowaliście go operować? Zrobiłam trepanację zwiadowczą. No i co? Niestety, nic nie mogłam dla niego zrobić. A szkoda. Taki młodziutki. Dzieciak. To są jego rzeczy. Wie pani, do czego to jest? Do czego? Do bicia. Chodzenie z nożem traktowane jest teraz jako poważna okoliczność obciążająca, dlatego oni wymyślają sobie takie różne, jakby to powiedzieć, środki zastępcze. Jacy oni? Wiadomo. Doigrał się chuligańczyk. Krew pobrana? Oczywiście. W mojej obecności. Ale to nic nie da. Wszyscy mówią, że był trzeźwy jak ptaszek. No, gdyby coś pił, zauważylibyśmy to przy intubacji. Hej, dzwoniłeś do medycyny sądowej? Już czekają. Każ go przewieźć, a i poproś, żeby sekcję przeprowadził profesor Krauswald. Już prosiłem. Zgodził się? Tak, powiedziałem, że zachodzi podejrzenie morderstwa. Jeszcze nie wiadomo, czy zachodzi. Niech mu zrobią zdjęcia sygnalityczne. Technik już czeka. No to pośpieszcie się. Jadę na Złote Koło. Do widzenia. Do widzenia, kapitanie.
Masz coś? Bardzo mało. Nikt nie widział samego wypadku. Znalazłem dwie kobiety, które pamiętają, że ten chłopak leżał tutaj, pod ścianą. I nie podchodziły bliżej? Nie, myślał, że jest pijany. A nie znalazłeś jakiegoś narzędzia? Szukamy. Widzi pan, tamta strona jest niezabudowana. Jeżeli ten chłopak szedł pod ścianą, to z okien nikt go nie mógł zauważyć. A przechodnie... Zresztą pamięta pan, jaka była mgła. No szukaj dalej, stary. Jadę do medycyny. Powodzenia. Dziękuję. Wie pan, zabić człowieka w biały dzień i to w samym środku miasta... Jeszcze nie wiadomo, czy ktoś go zabił. Wierzy pan w cegłę z dachu. No szpula, szpula. Pańska znajoma miała rację. Zgon na skutek wylewu śródczaszkowego. Nie było żadnych możliwości ratunku. Wypadek czy zabójstwo? Pan żąda ode mnie za wiele. Czy mam także wskazać sprawcę? No dobrze, spytam inaczej. Czym zadano uraz? Uderzenie tępym narzędziem. Mógł pan określić jaki? Oficjalnie nie. A prywatnie? Ale tylko dla pana. Dziękuję. Wygląda na coś okrągłego. Może butelka z grubego szkła, ale owinięta w coś. Oczywiście mogę się mylić. Nie znaleźliśmy szkła. Może butelka nie pękła. Inaczej byłyby rany cięte. Pozwoli pan zadzwonić? Proszę. Przekaż im, niech szukają butelki od lemoniady albo od piwa. Aha, znaczy się utłukli chłopaka. Słuchaj, co mówię. Niech szukają butelki. Niech wyślą na miasto wszystkich wolnych ludzi, zbierać informacje, czy w pobliżu Złotego Koła nie kręcił się ktoś podejrzany. A kto może być podejrzany? Nie wiem. Niech pytają przede wszystkim o notowanych. Czy pan profesor zauważył coś jeszcze? Są ślady pobicia, ale dużo wcześniejsze, sprzed tygodnia albo 10 dni. No tak, to może nie mieć związku. No może nie mieć, ale może i mieć, prawda? A stan ogólny? Ogólne niedożywienie, początki awitaminozy. Słucham. Jest tam kapitan Budny? Ty, byku stary, po głosie nie poznajesz. Mam już numery wszystkich czarnych Spartaków. Jest ich 3. Szukamy właścicieli. Jeżeli któryś wchodzi rachubę, niech będzie wieczorem w komendzie. Zdjęcia już wywołane i powiększone. Brawo, niech technik bierze cały zestaw i jedzie do szpitala. Zaraz tam będę. Profesorze, dziękuję. Jutro dostanie pan protokół na piśmie. Do widzenia. Do widzenia, do widzenia pani. Chodzi o to, żeby odtworzyć jego wygląd sprzed operacji, zanim jeszcze został ogolony. Nie, nie, blondyn i z taką rozczochraną grzywką. Może tak? Mniej włosów i ciemniejsze. Takie? Nie, jeszcze bardziej. Wie pan, takie niemyte włosy, dość tłuste. I jeszcze trochę dłuższe. Budny? Jest właściciel czarnego Spartaka. Nazywa się Jan Butyrak. Badylarz. Przesłuchać czy zaczekać na ciebie? Zaczekajcie na mnie. Zaraz tam będę. Już mamy. Zafiksuj to i zrób podbitki. Podwiozę cię. Pojedziemy przez Złote Koło. Daj światło. Obywatelu kapitanie melduje, poszukiwania w toku. Dziękuję. Masz coś? Są pojedyncze okruchy szkła, ale z cienkich butelek. Chyba po czerwonej. I w dodatku stare. Nie, nie, to nie to. Ja też myślę, że nie to. Ale na wszelki wypadek posłałem do laboratorium. Pan wie, strzeżonego... Mam coś dla ciebie.
Co jest? Wywiadowcy z czwórki widzieli tego faceta, którego znasz. Aleksander Semko. 3 wyroki za stręczycielstwo i próby wymuszania. W południe był bardzo blisko Złotego Koła. To znaczy? Szedł przez plac solny w stronę rynku. Szedł przez plac solny i po drodze wymachiwał butelką, tak? Bez dowcipów. Sprowadzić go. Macie tego badylarza? Siedzi u ciebie. Zostaw nas. Pan Jan Butyrak, tak? Tak jest. I pan siada. Dlaczego pan uciekł sprzed szpitala? Uciekłem? Po prostu odjechałem. Myślałem, że już nie będę potrzebny. Trzeba było podać personalia. No. Nie wiedziałem. Ale teraz pan wie. No to opowiedzcie nam, jak to było. Jechałem przez Złote Koło i zobaczyłem go pod ścianą. To i od razu pomyśleliście, że coś jest nie tak? Nie od razu. Prawdę mówiąc, minąłem go i dopiero potem zatrzymałem wóz. Wydawał mi się niewyraźny. Dlaczego? Nie wiem. Cofnąłem i wysiadłem. Dopiero z bliska zobaczyłem, że ma krew na głowie. On nie żyje, prawda? Nie żyje. Panie Butyrak, niech pan powie, a może to pan go potrącił? Ja? Możecie obejrzeć wóz. Teraz? No nic. On mówił coś? Jęczał. Ale nie powiedział czegoś wyraźniej? Jakiegoś nazwiska, imienia? Tak, coś rzeczywiście wymamrotał. Ale nie dałbym głowy, że dobrze zrozumiałem. A co to było? Coś w tym guście, że niby dla niej. Że coś miało być dla niej. Nie wymienił imienia? Nie, imienia na pewno nie. Tylko tyle, że dla niej. Ale mówię, mogłem się przesłyszeć. Zrób oficjalny protokół, pan to podpisze i będzie mógł jechać do domu. Ale gdyby pan chciał opuścić Wrocław, to proszę się z nami porozumieć. Co to znaczy, ja jestem podejrzany? O, gdyby pan był podejrzany, to byśmy panu zaproponowali gościnę u nas. Po prostu pan ostatni widział Denata, może będą potrzebne jakieś wyjaśnienia. I na drugi raz niech pan nigdy nie odjeżdża bez podania personaliów. Pan rozumie, potem człowieka ciągają, każdy woli uniknąć. Pan, ja rozumiem, ale inni mogą nie rozumieć. Nazwisko? Butyrak. Odwitki gotowe. W porządku. Zawołaj porucznika Walędziaka. Kapitan Budny prosi porucznika Walędziaka. Dziękuję. Słuchaj, Walędziak przez całą noc rozpracowywał tę melinę na Łokietka. Potem od razu wszedł w sprawę tego chłopca. Jest 40 godzin na nogach, rozumiesz? A co ja mam robić? Rozdwoić się? Obywatelu, kapitanie. Rozprowadź to jak najszybciej. Według normalnego rozdzielnika? Chyba z włączeniem taksówkarzy. Ten mały nie wygląda na takiego, co by jeździł taksówką. Ale za to włącz się szkoły, zwłaszcza zawodowe. Już się biorę. Dać panu tego Semkę? A co jest? Siedzi na korytarzu. Słuchaj, czy gabinet starego jest wolny? Wolny. Stary siedzi na Akademii w Towarzystwie Przyjaźni. Dawaj go. My się chyba znamy, Semko. Tak, obywatelu, kapitanie. A opowiedz mi swój dzień. Który? Ej, Semko. Semko. Rano wstałem, potem poszedłem na piwko. Suszyło mnie. Pewnie idzie na mróz. No to siadaj. A gdzie byłeś? Na piwku? Na Dworcu Świebowskim. A potem? A potem u Jośka. Chciałem zahandlować jakąś siłączyną. A zahandlowałeś? Nie. Dlaczego? Prawdę mówiąc, ostatnio jestem goły. No to jak ty chciałeś handlować? No ja. Jeśli pan, panie kapitanie, gram tak w toto, w liczy rzepkę. No i nie tracę nadziei.
I słusznie. A kiedy wyszedłeś od Jośka? Zapodział mi się gdzieś chronometr. Widocznie zdjęli mi po pijaku. No, jesteś przewidujący. Człowiek, który wychodzi bez zegarka z domu, nie może się później zbyt dokładnie rozliczyć ze swego rozkładu dnia. No, no nie mam go już, dwa dni. No może pan sprawdzić. Nie, dobra, dobra. Co robiłeś potem? Potem byłem u mamusi na Włodkowicach. Długo? Do obiadu, a potem poszedłem do domu. A gdzie ty teraz mieszkasz? Na Odrzańskiej. Trasa by się zgadzała. Jaka trasa? Twoja. Przez plac solny, bo tam cię widzieli. A przepraszam, a czy dla mnie na plac solny jestem zbroniony? Nie, w porządku. Dobrze, powiedz mi, z kim teraz mieszkasz? Z Kasią raz, dwa, trzy. Pan kapitan ją zna. Ze słyszenia. O, to bardzo dobrze wychowana kobieta. Czekała na mnie z zupką, własnego pomysłu. Może pan sprawdzić. Kłaniam się nisko panu majorowi. Nie przeszkadzam. Ale zaczekaj na korytarzu. A może tymczasem podpisze mi pan przepusteczkę? Powiedziałem, żebyś zaczekał na korytarzu. Słuchaj, myślisz, że on ma coś z tym wspólnego? To kawał drania, ale nigdy nie brał się do mokrej roboty. Był na placu solnym, a to jest parę kroków od Złotego Koła. No tak, ale w tym czasie na placu solnym było chyba z 1000 osób, a obok na rynku z 5000. No ja nie wiem, no ale... Na motywy? Co, rabunek? Czytałem spis rzeczy tego chłopaka. 37 zł i długopis w kiosku ruchu. Mimo to chciałbym, żebyś mi podpisał nakaz rewizji, żebyś mi pozwolił przetrzymać go trochę. To znaczy, że chcesz osobiście prowadzić sprawę, tak? No, mam syna w tym samym wieku, co ten chłopak. A pod jakim kryptonimem założymy? Złote Koło. Aha. Ładny kryptonim. Brzydka sprawa. Tak? Dobry wieczór. Dzwonili z Kraszewskiego. Podobno przywieźli im jakiegoś pomylonego, który krzyczy, że zabił dziecko. Czy nadal chcesz, żebym ci załatwił nakaz rewizji? Oczywiście. Nie wiadomo, czy ten pomylony w ogóle kogoś zabił, a Semko... To jest Semko. Wolałbym, że tak powiem, mieć go na podorędziu. No, dobra. Bądź tak dobra. Połącz mnie z domem. Piotruś? Chwileczkę, oddaję słuchawkę tacie. Słuchaj, Piotr. Nie czekaj na mnie z kolacją. No będę musiał jeszcze trochę powłóczyć się po mieście. Dobra, stary. Z tym, że chciałem ci wyznać pewien sekret. W delikatesach na jedności dostałem piękny trójkącik sera brie. A ty wiesz, co to jest ser brie, prawda? Taki... Więc boję się, że jak wrócisz za późno, zastaniesz już tylko piękną firmową nalepkę po tym serku. Nie no, błagam cię, nie rób mi tego. Słuchaj, bo w niedzielę nie zabiorę cię na mecz i nie zobaczysz, jak Unia Racibórz dostaje od nas baty. Stary, na mecz? W niedzielę? Jaki mecz? W niedzielę ktoś się włamie do automatu z wodą sodową i ukradnie szklankę. Nie. A ty podążysz jego świeżym tropem, a ja będę siedział w domu i trzymał za ciebie kciuki. Nie, przed niedzielą obstawię wszystkie automaty wywiadowcami. Hmm? A teraz zjedz uczciwie połowę sera. No idź spać. Idź. Dobra, cześć. Cześć. Podziwiam twojego syna. Czy on jeszcze nie ma dosyć czekania w pustym mieszkaniu? No nie musiało być puste. Ale jak wiesz, moja żona nie zaprzątała sobie tym zbytnio głowy, uchodząc w siną dal z ognistym brunetem, 1,80 m wzrostu. Jedziemy do twojego pomylonego. Dobrze. A kawa? A przepraszam. Kawę oczywiście wypijemy.
Możecie go panowie zobaczyć, ale to właściwie wszystko. Na razie nie ma z nim kontaktu. Wiem, że został złapany w parku na krzykach. Biegał po trawie i krzyczał, że jest mordercą. A, ubranie miał rzeczywiście zaplamione krwią. Zrobiliście już analizę tej krwi? Jeszcze nie. Zajmij się tym. Dobrze. Niech sprawdzą, czy to jest w ogóle ludzka krew. A jaką grupę miał nasz mały? AB. Wielu ludzi ma AB. Proszę, drugie drzwi na prawo, tam jest doktor Zych. Przepraszam. Dziękuję. Zawłodziłem! Krew wisiowa. Dziecko zabiłem! Po ciebie! Zaraz się uspokoi. Dostał zastrzyk i teraz będzie spał przez najbliższe kilka godzin. Analiza. Już się robi. W głowie. A pan był z nim od samego początku? Od chwili, kiedy go przywieźli. Mówił coś? Kajał się. A jak się kajał? Znaczy konkretnie? Wołał coś w tym rodzaju, że nie rozumie, jak mógł to zrobić. Zabiłem, powtarzał, zabiłem go, ale dlaczego i tak w kółku. A myśli pan, że naprawdę kogoś zabił? Trudno powiedzieć. Mogło mi się to wszystko wydawać. A może rzeczywiście zrobił coś okropnego? A propos, panowie, mieliście meldunek o morderstwie? Tak. Kapitan Budny, to pan? Tak. Dzwoni komenda dzielnicowa na krzykach. Przepraszam. Proszę. Interesujesz się jeszcze tym psychopatą? No to uważaj, mamy parę szczegółów. Konrad Zagórski, lat 67, rencista, samotny. Mieszka na Jaworowej, pod siódmym. To prawie pod waszym bokiem. Dwa kroki. Czy myślisz, że on... No nie wiadomo. Ale uważaj, on już raz próbował udusić swoją siostrę. Ostry przypadek schizofrenii. Spędził parę lat w Kobierzynie. Rok temu go zwolnili. Jako zdrowego. Rozumiesz? Rozumiem. Próbujemy ustalić, gdzie spędził dzień. Jak będę coś wiedział, to cię zawiadomię. No, cześć. Cześć! Pani będzie łaskawa wpisać mu do karty Konrad Zagórski, lat 67 i zwróćcie się do Kobierzyna po jego kartę chorobową. Dziękuję. Do widzenia, panią. Do widzenia. Jak wróci do siebie, czy byłby pan łaskaw zadzwonić? Oczywiście, zadzwonię ja albo któryś z lekarzy dyżurnych. Kolego, zajmijcie się panami. Dziękuję. Do widzenia. Do widzenia panu. O, jest straszka. No co jest? Mam już wynik. Ta krew jest ludzka. Jaka grupa? AB. Mówiłem już panu. Ale tu się zbiega za dużo poszlak. Zabrałeś wszystko? Wszystko, płaszcza nie miał. Po drodze podrzucimy do zakładu. Dobra. Proszę w żadnym wypadku nie wypuszczać go z kliniki. No tak czy inaczej, musielibyśmy zatrzymać go na obserwacji. No wobec tego proszę obserwować go wyjątkowo pilnie. Do widzenia. Felek. Jeszcze tylko jeden mały kurs i wszyscy trzej uderzymy w kimono, ale ten kurs trzeba zrobić. Jak trzeba, to trzeba. Dokąd jedziemy? Najpierw z tym tobołkiem do zakładu, a potem na Odrzańską. To Kasi, raz, dwa, trzy. No po co? Przecież mamy w ręku facet. Dobrze. Idziemy. Tu 0826. Odezwij się, odbiór. Tu 0826, odbiór. Prałat melduje, że zwija akcję na Złotym Kole. Przeszukali wszystko, nawet piwnicę, ale nie mają wyników. Czy jak skończy, to ma czekać? Odbiór. Nie, może iść spać. Ale niech zabezpieczy teren i od rana szuka dalej. A jak zgłosi się Walędziak, dajcie znać, będę w mieszkaniu Semki. Skończyłem. Ładna historia. Widzę, że Semko znów siedzi. Zgadła pani. Jeżeli jeszcze pani zgadnie, za co? Postawię pani wódkę w barze rybnym naprzeciwko. Nie lubię takich zgadywanek. Człowiek lepnie coś żartem, a potem ani się obejrze, a już znajdzie to w protokole. Macie nakaz?
Mogłaby się pani ubrać. Ostatecznie to milicja, a nie klienci. Zawsze chłopy. Od czego zaczniemy? Od grzebania w szafach czy od spowiedzi? Wolałbym spowiedź. O której Samko wyszedł dziś rano? Nie wiem. Zbudziłam się dopiero jak wrócił. A kiedy wrócił? Też nie wiem. Samko sprzedał swój zegarek już chyba z tydzień temu. A pani własnego oczywiście nie ma. Mój poszedł jeszcze w zeszłym miesiącu, zaraz po radiu. O, to radio też poszło? Poszło. Widzi pan, Samko na starość oszalał. Zrobił się zazdrosny jak cygan i w ogóle nie daje mi pracować. I to są skutki. No widzę, że znaleźliście się w kropce. Pan nawet nie wie w jakiej. No, myślę, że w tej sytuacji Samko byłby gotów przyjąć każdą robotę. To znaczy? Każdą robotę, za którą mógłby dostać parę złotych. Co on zrobił? A nie pochwalił się? Nie. Co on zrobił? Niestety, jeszcze dzisiaj nie mogę pani na to odpowiedzieć. Pora przejść do punktu drugiego. Panie kapitanie. Porucznik Walędziak przysłał po pana swój wóz. Podobno ustalili nazwisko tego chłopaka. Pozwól. Przeszukaj każdy kąt. Jadę do Walędziaka. Wóz ci zostawiam. No dobrze, ale czego właściwie ja mam szukać? Forsy, pięknego zwitka banknotów wetkniętego w jakąś szparę. Ponosicie fantazję. Kto by chciał płacić żywą gotówką za sprzątnięcie jakiegoś szczeniaka? Nie wiem, ludzie płacą za różne dziwne rzeczy. Co jest? Porucznik prosi, żeby pan pojechał, ma nazwisko. Zostawiłem rękawiczki w wozie. No? Kruk. Janusz Kruk, do niedawna uczeń technikum mechaniczno-elektrycznego. Adres? Jeszcze nie mamy. No, ale porucznik twierdzi, że będzie miał. Jest u dyrektora, czeka w technikum. O tej porze? Dyrektor klął, ale obiecał przyjść. Zaczekasz na porucznika Traszkę, podwieziesz go, a potem możesz iść spać. Dziękuję, panie kapitanie. A wie pan, wczoraj kupiłem piękną wersalkę z Wyszkowa. Wie pan, jak się śpi na czymś takim? Wyobrażam sobie, jedziemy. Nic. Przepraszam. Obywatel jest tutaj woźnym. Gdzie pan siedzi? I dość dobrze pamięta tego chłopaka. Chodzi tu w zeszłym roku, ale gdzieś tak na wiosnę przestał się pokazywać. A niech pan nam coś więcej o nim powie. Dużo więcej to ja nie wiem. Tyle tylko co z widzenia. Zamknięty był, jak się to mówi, w sobie i trzymał się zawsze z boczku. Moje nazwisko Walędziak. To ja do pana dzwoniłem. A to jest kapitan kierujący całością dochodzenia. Budny. Bardzo przyjemnie. Może pan dyrektor rzuci okiem. A panu dziękuję. Tak, to jest Kruk, Janusz Kruk. Bardzo słaby uczeń. Większość ocen niedostatecznych. Bardzo dobrze, że sam zrezygnował, tylko niepotrzebnie zajmował miejsce innym. Zamiejscowy. Miejsce zamieszkania Ścinowa. Proszę sobie odpisać adres. Zapamiętam. Dojeżdżał? Za daleko. Załatwiliście mu internet? Z początku się nie zwracał. Potem gdzieś tak wiosną zeszłego roku złożył podanie, ale przy jego postępach nie mogło być o tym mowy. Znaczy, podanie zostało odrzucone. Jednogłośnie. No dobrze, a gdzie mieszkał? Brak danych. Jedyny adres, jaki nam podał, to właśnie ten, w Ścinawie. Tak. Panie dyrektorze, czy nie mógłby pan nam coś...
Coś więcej o nim opowiedzieć? Nie. Pan wie, ilu ja mam uczniów? Proszę przyjść jutro rano w godzinach lekcyjnych. Zapoznam panów z wychowawcą klasy, do której uczęszczał próg. Podporucznik Walędziak będzie jutro o 8 rano. O 8 za wcześnie. Muszę najpierw załatwić sprawy bieżące. Proszę być o 8:30. Tak jest, panie dyrektorze. A co się właściwie stało? Coś niedobrego? Coś bardzo niedobrego, panie dyrektorze. Janusz Kruk nie żyje. Jak pan myśli? Kto go mógł zabić i za co? To wcześniej, synu. Nie mamy w ręku nic. Poza nazwiskiem. Zatrzymajcie się. Wysiadaj. A pan? Wysiadaj, synu. Za 5 minut masz ostatni pociąg do domu. Ja nie muszę. Musisz, musisz. Nie spóźnij się jutro do szkoły. Dobranoc. 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 I co? Czyściutko. Szukałeś dobrze? No staruszku, robiłem przecież dla ciebie chyba z 1000 rewizji. Zawsze byłeś zadowolony, nie? Ale myślałem, że... Nie, 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 ale głowa do góry. Twój morderca śpi teraz po zastrzyku jak dziecko. Jak się zbudzi, to ci się przyzna, do wszystkiego z płaczem. Zobaczysz. Co się stało? Miałeś pójść położyć się. Prawat ma dla ciebie nowinę. Ten twój badylarz nie powiedział ci całej prawdy. Miał w samochodzie jeszcze kogoś. Wysokiego jakiegoś mężczyznę o wyglądzie boksera. Kiedy zatrzymali się przy chłopcu i badylarz postanowił go zabrać, ten bokser oddalił się szybko w kierunku Szajnochy. A skąd to masz? Przypakowaliśmy, kiedy przyszła jedna kobieta. Widziała ten moment, wychodząc do pracy. Pracuje w tym, w drukarni RSW Prasa, na drugiej zmianie. Zatrzymała się, żeby popatrzeć, co się tam dzieje? Śpieszyła się. Musiała przed pracą wstąpić do przychodni. Może tamten także musiał wstąpić do przychodni i tak jak ona nie chciał tracić czasu. Może. Ja bym go w każdym razie poszukał. Poszukać oczywiście można, ale ja w niego nie wierzę. Tak jak nie wierzę w tego twojego Semkę. No w klinice na Kraszewskiego leży facet, który całe popołudnie krzyczał, że jest mordercą. Ubranie ma pochlapane krwią. Krwią, która ma tę samą grupę, co krew naszego zabitego. A przecież my nie mamy innego meldunku o morderstwie. No czy wam się to nie układa w logiczną całość? Układa, układa. Ale nie musisz tak krzyczeć, i tak jesteś wystarczająco przekonujący. No a ty, co o tym myślisz? Nie wiem. No chciałbym rano skoczyć do Ścinawy. To jest jego ostatni adres, jaki znam. No dobrze. Ale wbrew temu, co wy wszyscy tutaj myślicie, ja uważam, że mordercy Kruka należy szukać wśród jego rówieśników. No słuchajcie, bo tak na zdrowy rozum. Kto z dorosłych i za co mógł zamordować 16-letniego chłopca, nie mającego ani pieniędzy, ani ustosunkowanych rodziców? A w dodatku chłopaka z prowincji, który nie mógł tu jeszcze zapuścić korzeni. No to prawda, ale myśmy już widywali dziwniejsze rzeczy. Na razie trzeba uruchomić dzielnicowych ze wszystkich komend. Niech od rana szukają miejsca, w którym mieszkał. Ale przecież jutro jedziesz do Ścinawy. To co z tego? Rodzina będzie wiedzieć. Tak? A w szkole nie wiedzieli. Pociśniemy dozorców. Pora roku nie jest taka, żeby sprzyjała sypialni na ławce. W porządku. Zajmę się tym od rana. No to wobec tego idziemy spać. To jest tutaj. Czy mam wejść? Oczywiście, to wasz rejon.
Co on zrobił? Czy panowie go poszukują? Pani jest jego matką? Ciotką. Jego matka nie żyje. A gdzie moglibyśmy znaleźć jego ojca? On też. Oboje zginęli w tym samym wypadku, 9 lat temu, na drodze do Środy. Szwagier był kierowcą na cysternie. No, nie powinien był tego robić, ale zabrał kiedyś żonę ze sobą. Wpadła na nich ciężarówka. A i pan wie. A Janusz no, nigdy się nie mógł pogodzić, że inni mają rodziców, a on nie. I że jego zginęli tak okropnie. Bez sensu. A podobno tamten kierowca był pijany. I od tamtego wypadku to Januszek zrobił się zły na cały świat. Nawet na mnie. Chociaż urabiałam sobie ręce, żeby go wyżywić i ubrać. Zawsze mu się wydawało, że gdzie indziej to musi być lepiej. No i pewno dlatego zaraz po skończeniu podstawówki uciekł do Wrocławia. A u kogo tam zamieszkał? U stryjka, też Kruka, Stanisława Kruka. Bardzo porządnego człowieka. Siedźcie, sierżancie. A gdzie można go znaleźć? Teraz? W Pafawagu. Jest tam jakimś majstrem. Ach, tak. Tak, musi się pan zapytać. Czy pani nie ma jakiejś fotografii Janusza? Mam, ale bardzo mało. On nie widział, jak robili to zdjęcie. Tak pstryknęli, że nawet nie zauważył. Z czego tak się cieszył? To bardzo dziwna historia. Widzi pan, on kiedyś przetrącił kamieniem takiego małego ptaszka. U nas to się nazywa modraczek. Potem przyniósł tego modraczka do domu i tak go długo pielęgnował, aż ten zaczął znowu latać i pofrunął do lasu. Tak, właśnie wtedy robili to zdjęcie. Mam prośbę, czy mógłbym zabrać te zdjęcia? Zabrać? Zrobimy tylko reprodukcję i zaraz pani zwrócimy. Ale czy to konieczne? Konieczne, on nie żyje. Jak to było? Widzi pani, tego nie wiemy. Ale wszystko wskazuje na to, że ktoś go zabił. Uderzył go w głowę na ulicy i zniknął. I my właśnie teraz szukamy tego człowieka. Za co? No, tego także nie wiemy. Jest bardzo wiele rzeczy niewyjaśnionych, ale myślę, że w końcu wszystkie wyjaśnimy. Czy mogłabym go zobaczyć? Chyba lepiej. Wie pani, jest w zakładzie medycyny sądowej. Ale ja chciałabym. Rozumiem. No, zadzwonię do nich. Do widzenia, pani. Januszek. Mój mały Januszek. Tak, słucham. Odbiór. Nasz badylarz zniknął z miasta. Major zawiadomił komendę wojewódzką. Będą go szukać po całym Dolnym Śląsku. Odbiór. A czy już wiadomo, kogo miał wtedy w swoim wozie? Odbiór. Nie, nie udało się ustalić. Odbiór. A czy macie już coś w sprawie tego pomyleńca z Kraszewskiego? Odbiór. Tylko jeden meldunek. Jakaś kobieta widziała go wczoraj w południe. Szedł Świdnicką i gadał sam do siebie. Jeszcze wtedy był w płaszczu, ale płaszcza na razie jeszcze nie znaleziono. Odbiór. To nie jest mało. Ze Świdnickiej w parę minut można przejść na Złote Koło. A czy dzwoniliście do kliniki? Odbiór. Tak, porucznik Traska był tam osobiście. Odbiór. A czy tamten odzyskał przytomność? Odbiór. Tak, ale milczy. Nie chcę odpowiadać. Odbiór. Jakby było coś ważnego, to szukajcie mnie w technikum. Jadę do Walędziaka. Skończyłem. To jest właśnie kapitan Budny. Rozgryźli się. Żyjesz? No. Rokita.
Budny. Andrzej Rokita. Jeżeli pan pozwoli, to nie będę zaczynał od początku. No, doszliśmy do momentu, kiedy Janusz, to znaczy Kruk, zaczął bywać u mnie w domu. Tak, słucham. Moi rodzice nie byli z tego zadowoleni. Mój ojciec jest inżynierem w Elwro i ma do ludzi, że tak powiem, stosunek materiałoznawczy. Jego zdaniem Kruk to był materiał w trzecim gatunku. A trzeci gatunek to jest taki, z którego już nic nie da się zrobić? Tylko przy dużym wysiłku. A mimo to pan zapraszał go do siebie do domu. Proszę mi mówić Andrzej. Tak wolisz? No, wolę. Dlaczego ciągnąłeś tę znajomość? Było mi go żal. Dlaczego? Czułem, że jest biedny. Pod względem materialnym? Także, ale to nie było najważniejsze. A co było? Nie wiem. Po prostu czułem, że jest biedny. Na przykład wcale nie umiał się uśmiechać. Umiem. Dziwne. U nas w szkole nigdy tak nie wyglądał. A czy ta wasza, że tak powiem, bliższa znajomość trwała długo? Parę miesięcy. A kiedy się skończyła? O, wtedy, kiedy do mnie zaczęła przychodzić jedna dziewczyna. Koleżanka? Ale nie z naszej budy, z ogólniaka. Więc nie lubił jej? On w ogóle był zły na dziewczyny. Dlaczego? No nie podobał się dziewczyną? Nie próbował. On je traktował jak płyty. Ten je ma, kto ma zamożnego ojca. Ty wiesz, że to nieprawda. Ja wiem, ale ja mam ojca, który dobrze zarabia. A on nie miał żadnego. Kompleks sieroty, tak? Nie wiem. No ja się na tym nie znam. W każdym razie przestał przychodzić. Słuchaj, a co się z nim działo potem, wiesz? Zaczął się włóczyć z bardzo niefajnymi chłopcami. Z jakimi chłopcami? Pan by ich nazwał młodzież z marginesu. A ty? Dla mnie to była zwykła szaja. A znasz nazwisko albo adres któregoś z nich? Nie, ale mogę się dowiedzieć. Szybko? Może jeszcze dzisiaj. Postaraj się. Ustal z nim kontakt. Jadę do Pafawagu. No, trzymaj się. Szkoda, że przestał przychodzić. Może gdyby nie przestał... Był telefon Skudowy. Zatrzymali tego naszego badylarza. Niech go zaraz przesłuchają na miejscu. Muszę wiedzieć, kto z nim wtedy jechał. Jeżeli poda nazwisko, to co, zdjąć? Nie, najpierw porozumieć się ze mną. Będę w Pafawagu. Tak jest. Obywatelu, kapitanie, tak prywatnie. Na którego pan stawia? Nie wiem. Nie wiem, czy znamy już wszystkich graczy. Mówiłem mu, że źle skończy. Ale nie myślałem, że aż tak źle. A dlaczego pan tak myśli? Widzi pan, jak się ma 16 lat, a on miał wtedy akurat 16. To nie można mieć tego wszystkiego, do czego inni dochodzą przez całe życie. Pan nie uwierzy, ale on mnie nienawidził. Za to, że ja mam 2 pokoje z kuchnią, telewizor, lodówkę, po 25 latach pracy. A on miał, proszę pana, za darmo szkołę, spał mnie w kuchni, na rozkładanym łóżku, jadł ile chciał. A jak mu było potrzeba nowych butów, to moja żona szła z nim do Chełmka, na Świdnicką i kupowała takie, jakie sam sobie wybrał. Jeszcze mu było źle. A czy on mieszkał z panem aż do końca? Nie, wyprowadził się wiosną. Ale wyprowadził się sam. Widzi pan, to było tak. Jednego razu przychodzę do domu i widzę, że on sobie wiąże na szyi taką kolorową, babską chustkę. Jak to się nazywa? Kapaszka. No właśnie. Więc ja go pytam, czyś ty zwariował? A on powiada, że wszyscy teraz takie noszą i że on sobie też taką kupił. Kupiłeś? Pytam. A on mówi tak, kupiłem. Za co? Sprzedałem pióro. Jakie pióro? To wieczne. Sprzedałeś pióro, które ja ci sprawiłem do szkoły? A on nic, tylko kiwa głową i powiada, że on może pisać długopisem. To ja mu, proszę pana, zerwałem te, jak pan powiada... Kapaszkę. Tak. Podarłem w kawałki i dałem mu w twarz.
I powiedziałem, że jak jeszcze raz coś takiego zrobi, żebym się więcej nie pokazywał. I nie pokazał się? Nie. A pan go nie szukał? Niby jak. Miałem łazić od domu do domu, zaglądać w każdą dziurę. I nie orientuje się pan, gdzie potem mieszkał? Nie mam pojęcia. I nigdy się pan później z nim nie widział, nie? Raz w towarzystwie takich małych, parszywych bandziorków. Mógł ich pan opisać? Nie bardzo, wie pan. Ja widziałem ich z autobusu. Pamiętam, jeden był trochę starszy, mógł mieć ze 20 lat. Tak. Reszta to była wieku Janusza. Czy będę panu jeszcze potrzebny? Wie pan, robota czeka. Nie, nie, dziękuję panu. Czy można stąd zatelefonować? Nie, ten nie ma wyjścia na miasto. Niech pan zajdzie do rady zakładowej. Dziękuję panu. Do widzenia. Prawat, słucham. Co z tym badylarzem? Przesłuchali go? Tak, ale bez wyniku. Jest bardzo przygnębiony. Na wszystko odpowiada, nie wiem. Bierz zaraz wóz i leć po niego. Tak jest, obywatelu, kapitanie. A jak ten nasz pomylony? Milczy. Tak? O dobra, zaraz będę w komendzie. Tymczasem niech mi ściągną kogoś, kto ma dobre rozeznanie w gangach młodocianych. Może porucznik Zaleską? Traszka do Budnego. Dobra, może być Zaleska. Chwileczkę. Traszka dzwoni do pana. Odbierz i powtórz. Tak. Prawat, słucham. Mam adres chłopaka. Jedności 26 u dozorcy. No co jest? Ma miejsce zamieszkania tego chłopaka. Jedności 26 u dozorcy. Dobra, jadę tam. Skończone. O, Ela. No? Ściągaj mundur. Pójdziesz między ludzi. Jako kto? Przedszkolanka, pielęgniarka? No, powiernica młodego pokolenia. Budny cię potrzebuje. No to cześć. No jak? Poznał go, ale pan ma niewiele do powiedzenia. Przyjął go miesiąc temu na mieszkanie. Kruk nocował u niego, a w zamian za to sprzątał, zamiatał schody. My jesteśmy starzy i chorzy, to znaczy żona i ja, i dlatego... Rozumiem. Niech pan pokaże, gdzie sypiał. No tam. Niech pan sobie za wiele nie wyobraża. My sami mamy ciężkie życie. Nic sobie nie wyobrażam, niech pan prowadzi. Proszę. Rozkładał to sobie, no i spał tu na tym koszu. Przystawiał sobie krzesło pod nogi, wie pan. No, w luksusie to on tu nie żył. Ja rozumiem. A czy tutaj sypiał w nocy? A co robił w dzień? No, wstawał rano, sprzątał, zamiatał i wychodził. Wracał dopiero aż na noc. A opowiadał wam coś o sobie, nie? Nie. Był zawsze bez humoru, jakby go coś gryzło, nie? Żona nieraz pytała, co się tak martwisz, kochasiu, a on nic, tylko głowę spuszczał i nie odpowiadał. Miał jakieś rzeczy? No, coś tam miał. No, za koszem to wszystko. Pan nie brał od niego jakichś dokumentów albo legitymacji? Nie, niczego nie brałem. Mam zaufanie do ludzi. I to nie ma żadnych papierów. No, widziałem, że zawsze nosił w kieszeni. To znaczy przy sobie. To jest jego? Tak. Data przedwczorajsza. To się zaczyna robić coraz ciekawsze. Czy pan widział, jak on to wycinał? Nie. A po co mu to było? Nie wie pan? Widocznie pan mało chodzi do kina. Takie rzeczy się robi, jak się chce do kogoś wysłać list, na przykład z pogróżkami. A komu by miał grozić? To bardzo spokojny chłopak. Widzę, że zaczynasz rezygnować z koncepcji wariata. Dlaczego? Mnie by to właśnie pasowało. Załóżmy taką możliwość. Nasz pan Zagórski jest człowiekiem o niewłaściwych skłonnościach. Kruk zaczyna go szantażować. Tamten przez jakiś czas płaci, ale
zaczyna nie wytrzymywać nerwowo, rozumiesz? Podczas ostatniego spotkania dostaje ataku szału i zabija chłopaka. Albo dostaje ataku szału na widok tego, co zrobił. No i z tym luka. Jaka luka? Co za luka? Gdyby tak było, to nasz kruk w swoim pudełku miałby coś więcej, oprócz brudnych chustek do nosa. Ostatecznie na coś musiał wydawać pieniądze z szantażu, nie? Mógł przepijać. Nie, w żadnym zeznaniu nie ma mowy o wódce. Zresztą w chwili zabójstwa też był trzeźwy. Możliwe. Ale ja myślę, że tu jest klucz do całej tej sprawy. Dobrze, że pan jest. Dzwonił ten mały i prosił, żebyśmy do niego wpadli. Ma coś? Nie chciał mówić przez telefon. A gdzie mieszka? Proszę, tu jest adres. Dobra. Wezmę tam zaleską. Ty się przebierz i przygotuj sobie paru niemundurowych. Przypuszczam, że będziemy musieli wyciągać tych chłopaczków z jakiejś kawiarni. Może z Sezamu. Czekajcie na telefon. Po diabła mu Zaleska. Ja to zaczynałem i mógłbym sam. Dziecko. Zaleska ma skończone prawo i dyplom z psychologii, a ty jesteś tylko po szczytnie. To mało? Zależy do czego. Do dzieci może być za mało. Postaraj mi się o parę egzemplarzy wieczoru sprzed wczoraj. Dobra. Józek! Poszukajcie Piotrowskiego i nie wychodźcie. Będziecie potrzebni. Znalazłeś ich. Nie sam. Przy pomocy kolegów. Będzie pan musiał wypisać usprawiedliwienie dla Dyra. Urwaliśmy się z dwóch ostatnich lekcji. Zadzwonię do niego. A tymczasem powiedz mi coś więcej. Wiem, że jednego nazywają Długi Janek. Ma pani takiego w swoich rejestrach? Nie. Przynajmniej nie z takim pseudonimem. No a inni? Nie wiem. Zbierają się koło drugiej w pedecie. Tak. Czeka tam jeden z naszych. Jak się zjawią, to zadzwoni. Mógłbyś ich pokazać? Dobrze, ale wie pan, jakoś tak delikatnie. No, nie chciałbym później oberwać. Oni cię znają? Nie, ale mogliby się pokapować. No w porządku. Po prostu przejdziesz koło nich, wyciągniesz powiedzmy z kieszeni chustkę. No to wystarczy. Dobra. W porządku. Jest tam Walędziak? Dajcie mi go. Przebrałeś się? Tak jest, obywatelu kapitanie. A twoje asy gotowe? Gotowi, obywatelu kapitanie. Weź ich pod pedet i zaczekajcie przed kawiarnią. Już lecimy, obywatelu kapitanie. Pani pamięta tego kruka? Niech pan jej mówi po imieniu. Basia. Więc pamiętasz go? Pamiętam. Czy był dla ciebie jakiś nieprzyjemny? No raczej tak. To dokuczał ci? To nawet nie. On w ogóle mało mówił. Ale patrzył tak bardzo nieładnie. To znaczy jak? No więc jak on się na ciebie patrzył? Bardzo nieprzyzwoicie. I równocześnie ze złością. A jak myślisz? Czy ty mu się podobałaś, czy nie? No może mu się nawet i podobałam. Ale on właśnie za to mnie nienawidził. A czy nie uważasz, że nienawidził? To zbyt mocne słowo? Nie, on naprawdę mnie nienawidził. Tak? Dobra, no zaraz. Już są. Wchodźcie osobno, będziemy za chwilę. Chodźcie po kolei od frontu. My dwaj przejdziemy przez delikatesy. Spotkamy się w środku na parterze. Zdaje się, że stoją tam przy schodach. Poznała ich pani? Jeżeli to są ci, to chyba nie notowani. Słuchaj,
Ja u normalnego... Ja kurwa... Czekaj, czekaj! No, ale to odmiło się tak chwilę za... Patrz. Tak było. Pokaż ich naszym ludziom. Wejmiemy ich. Obstaw wyjście. Dzień dobry! Koledzy pozwolą, milicja! Że co? Peska! Drugi! Boli! Do karawanu i na Łąkową! To jest! Jazda! Spokojnie! No jazda, szybciej! Jedźcie, zaraz tam będę. Nie mają żadnych papierów. Jan Sadowski, urodzony we Wrocławiu 13 lutego 50 roku. Ciebie nazywają Długi Janek. Możliwe. Wstań! Prędko to ty stąd nie wyjdziesz. Niby dlaczego? Co, nie domyślasz się? Nie. Dałbym głowę, że się domyślasz. Ale z takich numerów. Odprowadzić. Jak się nazywasz? Piechalak Tadeusz. No i co, wsiąkłeś, Tadziu? Ja nic nie zrobiłem. Naprawdę? Jak mamę kocham. No zaraz zobaczymy, jak ją kochasz. Dobrze, cześć. Przywiozłem tego badylarza. Nic z niego nie mogłem wycisnąć. Sam z nim pogadam. A ty pomóż Falędziakowi, porucznik Zalewski. Dobierzcie sobie jeszcze kogoś i zaraz przesłuchajcie tych chłopaków, ale każdego osobno. Pierwsza rzecz ustalić, co robili wczoraj do godziny pierwszej. A tego ostatniego, tego piechalaka, chciałem, żeby pani przesłuchała sama. Wydaje mi się, że jest najmiększy i ma najmniej na sumieniu. Pewien jestem, że pierwszy nam się rozsypie. Zauważyłam. Myślę, że nie będę miała z nim kłopotu. No to do roboty, szkoda czasu. No i co, ułożyłeś już z tego jakiś liścik? No niestety to nie był liścik. Najwyżej adres na kopercie. Tak? Za mało liter, rozumiesz? Popatrz, on używał tylko liter ze śród tytułów. Widocznie petit w tekście wydawał mu się za mały. Wycinał całą linijkę, a potem brał z niej poszczególne znaki. Te, których nie użył, zostały zawinięte w gazecie. Ale jeśli to był adres, to nie naszego wariata. Ten Zagórski mieszkał na Jaworowej pod siódmym, a... Chłopak nie użył ani siódemki, ani dużego J, ani dużego Z. Jedyne cyfry, które były mu potrzebne, to dwójki. Dwie dwójki, rozumiesz? Gdyby tam była jeszcze jedna jedynka, to pasowałoby do adresu naszego badylarza. On mieszka na Krakowskiej pod 212. A, nazywa się Butyrak. Butyrak? No, duże B było rzeczywiście w robocie. Tak? Czekaj, a zamiast jedynki mógł użyć małego L. No nie, wiesz, to trochę naciągane, ale jest to ostatecznie... Zaraz pogadam z tym panem Butyrakiem. Słuchaj, przejrzyj wszystkie sprawy, jakie mamy w aktach i poszukaj, czy nie mamy adresu z dwiema dwójkami. Może to coś da. No, panie Butyrak, pańska sprawa zaczyna wyglądać głupio. Miał pan w samochodzie jakiegoś człowieka,
który wyglądał jak bokser i który wyparował gdzieś. Bez śladu. Dlaczego pan go kryje? Woli pan wziąć wszystko na siebie? Ale co, panie kapitanie, co? Widzi pan, w naszym wydziale powstała pewna hipoteza, że pan był szantażowany przez gang złożony z 5 młodych ludzi, z których znał pan tylko jednego. Właśnie tego, który nie żyje. Chwileczkę, jeszcze nie skończyłem. A być może nie domyślał się pan istnienia pozostałych. W krytycznym dniu wziął pan z sobą człowieka o silnej ręce, jeszcze silniejszych nerwach, i polecił mu sprzątnąć Janusza Kruka. A potem przewiózł pan umierającego do szpitala. Ładnie. I pan w to wierzy? No, powiedzmy, że nie. Ale jeżeli pan nie poda nazwiska tego drugiego, będę musiał zacząć wierzyć. Kto był z panem wtedy na Złotym Kole? Niejaki Michalski, magazynier z centrali zbytu materiałów budowlanych. Pan się buduje? A, tam buduje. Stawiam taki kurnik, 4 pokoje z kuchnią. I właśnie ten Michalski, no, pan rozumie, teraz są takie trudności z cegłą. No i zmądrzał pan. W końcu lepiej siedzieć za łapownictwo niż za udział w morderstwie. Ja mu nie dawałem żadnych łapówek. Chciałem, żeby przez grzeczność. Dobra, dobra, od afer gospodarczych jest u nas ktoś inny. Ale cieszę się, że nie ma pan na sumieniu tego chłopca. Każę panu podać kawę. Ale znałeś go, prawda? No i co, Tadziu? Zrzuciłeś z siebie brzemię grzechów? Namyśla się. Ale jestem pewna, że zrzuci. Zrzuć, rzuć. Zobaczysz, zaraz ci się zrobi lżej. Pewnie pamięta jakieś sprawy, w której występowałyby w adresie 2 dwójki. Chwileczkę. Piotrowski! Zajmijcie się nim. Przepraszam. Alina Bartoszewska, rozbrat 22. Kto to jest? No, ciebie wtedy nie było, leżałeś w szpitalu, a zresztą sprawy nie prowadził nasz wydział. Ale kto to jest? Jedziemy. Zaraz. Po drodze opowiem. Niech zaraz zrobią zdjęcia tym 4 chłopakom i niech je przywiozą na rozbrat 22. Tam będzie czekał nasz radiowóz. Rozbrat 22. Ale to jest bardzo pilne, pani Mario. Tak jest. To było tu. Ale co było? Niech pan sobie wyobrazi tę Bartoszewską. Może ją pan zresztą za chwilę zobaczy. Ale to nie jest pewne. Dziewczynka lat 15 z warkoczykami w czerwonej czapeczce. Zastąpiła jej drogę 5 młodych ludzi. Niezidentyfikowanych do dziś. Największy ściągnął jej czapkę i zaczął odchodzić. Biegła za nim i prosiła, żeby jej oddał. W ten sposób doszli aż do ruin. Wciągnęli ją do środka i zgwałcili. Wszyscy po kolei. Potem udało jej się wyrwać i dobiegła aż tam, gdzie stoi nasz samochód. To nie jest ruchliwe miejsce, ale było tu kilku przechodniów. Czepiała się ich, prosiła o pomoc. Nikt nawet ręką nie ruszył.
To rozuchwaliło chłopaków do tego stopnia, że złapali ją znowu już tam przy ludziach i zaciągnęli ją tutaj z powrotem. Zgwałcili jeszcze raz. Teraz tylko we trzech, ale za to znacznie brutalniej niż przedtem. Sprawę prowadziła komenda miejska, ale sprawców nie wykryto do dziś. Sierżancie, tutaj przyjedzie nasz technik i przywiezie zdjęcia. Proszę je od niego odebrać, ale proszę nie przychodzić na górę. Kapitan sam po nie przyjdzie. Dzień dobry. Dzień dobry. Pani jest żoną dozorcy. Dzień dobry. Oboje z mężem robili dla tej małej, co mogli. Halinka jest w mieście. Wróci dopiero z moim mężem. Ona, widzi pan, jeszcze ciągle boi się chodzić sama. Porozmawiamy z matką. Widzi pani, zdaje się, że mamy tych, którzy to zrobili. Proszę mi powiedzieć, czy Halince można już pokazać ich zdjęcia? Boję się nowego szoku, ale z drugiej strony tych ludzi trzeba zidentyfikować. Chyba przestaje padać. To dobrze. Bałam się, że Halinka zmoknie. Proszę pani, ona na pewno bardzo to przeżyje. No ale przecież oni nie mogą chodzić bezkarnie. Tyle jest małych, bezbronnych dziewczynek. Jutro mogą to zrobić z inną. Myślę, że trzeba jej pokazać te zdjęcia. No jedno mam przy sobie. Chcę pani zobaczyć, proszę. Ale, proszę państwa, to chyba jakieś nieporozumienie. Chyba jakaś pomyłka. Ja tego chłopca znam. Na pewno zna go pani? Znam go. Skąd go pani zna? Przychodził tutaj. Jak to, tutaj, do domu? A nie, do domu nie. Przecież on wiedział, jak Halinka reaguje na widok chłopców. Wszystko jedno jakich. No, rozumie pani, ale często czekał na dole i wypytywał o nią, jak się czuje, czy nie ma jakichś komplikacji w ogóle. Przynosił dla niej różne drobiazgi, to jakąś książkę, to czekoladki. Tylko prosił, żebym nie mówiła od kogo. Ale pani znała go już przedtem? Chyba nie. W każdym razie nie mogłam go sobie przypomnieć. Podszedł raz do mnie na ulicy i powiedział, że jest dawnym kolegą Halinki i że dowiedział się o tym wszystkim i bardzo mu jej żali. Powiedział, żebym mówiła mu po imieniu i żebym się nie krępowała, jak trzeba będzie coś przynieść albo załatwić. Przepraszam, a jakie imię pani podał? Marian. Na pewno Marian, a nie Janusz? Myślę, że zaczynam rozumieć. Kompleks ranionego modraczka. Jakiego modraczka? Później to pani wyjaśnię. Niech pani powie, czy Halinka nigdy go nie widziała? No, dawniej na pewno tak. Nie dawniej. Ostatnio. Przez okno albo na ulicy. Nie, chyba nawet się nie domyślała, że on tu przychodzi. Zresztą na razie, jak ona usłyszy słowo chłopak, to cała drży. Czy jej to przejdzie, proszę pani? Jeżeli wszyscy będą dla niej dobrzy, jeżeli spotka takiego chłopca, który jej pomoże zapomnieć, to... Ten by mi się podobał. Taki delikatny. A czy pan wie, co on mi raz powiedział? Że robi zbiórkę wśród kolegów, żeby mi przynieść trochę pieniędzy. Nie, nawet trochę inaczej powiedział, że będą się zbierali co miesiąc i na pierwszego podrzuci mi jakąś sumkę, żeby Halinka mogła się lepiej ubrać i żeby nie musiała chodzić w tym płaszczyku, który jej tamci zniszczyli. No ale ja odmówiłam, kategorycznie odmówiłam, proszę pana. A kiedy to było? Jakieś 2-3 dni temu. Proszę pani, ten chłopiec nie żyje. Nie żyje? Został zabity wczoraj w południe, na ulicy Złotekowo. Ale dlaczego? Za co? Myślę, że jeszcze dzisiaj będę mógł to pani powiedzieć. Pójdę zobaczyć, czy są już zdjęcia.
Ona już wie. Mhm. Ma pan te zdjęcia? Tak. Niech pan pozwoli. Córeczko, trzeba tylko, żebyś rzuciła okiem i pan to zaraz zabierze. Nie! Nie! Halinko. Córeczko, no proszę cię. Proszę. Zrozum, że to jest konieczne. Jeśli pomożesz, to oni nie będą mogli nikogo więcej skrzywdzić. Spójrz tylko. To oni. Oni. Ten rzucił się na mnie pierwszy. A ci dwaj mnie trzymali i ten. I bili. A potem wszyscy. Mamo, ale tu nie ma wszystkich. Tam był jeszcze jeden. Ten, który mnie zaraz po tym dużym. Taki bardzo zły. Niedobry. Ten? Ten. Mówiłam ci. To on mnie tak szarpał zaraz na początku. On był taki, jakby mnie zawsze nienawidził. Przez całe życie. A przecież ja mu nic nie zrobiłam. Nawet go nigdy nie widziałam. Weźcie to. Ja już nie chcę. Nie mogę. Czy mogła pani poprosić kogoś, żeby został z Halinką? Pojedzie pani z nami. Tak, tak. Już pani nikogo nie zna. Nie wiem. Nie wiem. Wydaje mi się... Dobrze, czekamy w wozie. Jest tam porucznik Traszka? Odbiór. Jestem, stary, jestem. Odbiór. Weź ludzi, jedźcie na Złote Koło, przygotujcie wszystko do wizji lokalnej. Odbiór. Teraz? A nie można by z tym zaczekać do jutra? Odbiór. Nie można, skończyłem. Co pan wymyślił? Myślę, że coś wymyśliłem. Taki sympatyczny chłopak. Nie mogę w to uwierzyć. To po co później przychodzi? Taki już był, mówiłem pani przedtem o Modraczku, pamięta pani? On sam go pokaleczył, potem wykurował i wpuścił na wolność. Był zły i dobry równocześnie, albo raczej tak, zły powierzchu, a dobry wewnątrz. Ale o tym wszystkim nie wiedział i dlatego tak zapłacił. Chyba tak. Proszę panią. Siedźcie. Proszę bardzo, może pani spocznie. Dziękuję. No, Elżbieta. Dziękuję ci. Cześć. Cześć. A wychodźcie ze mną. Co jest? Na porządku muszę powiedzieć, że sprawa naszego pomylonego jest wyjaśniona. Był na powstańcu u swojego bratanka i pobił go młotkiem. Wszystko nie groźnie. Jutro jedzie z powrotem do Kobierzyna. Znaczy, pomyleńca skreślamy. A co mówią chłopcy? Dalej kręcą. Zebraliśmy o nich trochę materiału. Ten najstarszy to syn wozaka, znanego alkoholika. Reszta też typowa rozbite rodziny. Jeden ojciec odsiaduje manko. Drugi coś narozrabiał i prysnął za granicę. Tylko ten mały piechalak. Ma normalny dom i rodziców na kupie. Zresztą nieźle sytuowanych. Ojciec na stanowisku, matka ginekolog. Diabli wiedzą, czemu się włóczył z takimi. Teraz stary z nimi rozmawia. Przepraszam, ale zechce pani jeszcze trochę poczekać. Dobrze. Pozwolisz? No, zabawa skończona. No, chłopcy. Wiemy już wszystko. Ta mała rozpoznała was na zdjęciach. Rozpoznała także Kruka. No, nie macie alibi na wczorajszy dzień, aż do chwili, kiedy go zabito. A teraz chcemy wiedzieć tylko jedno. Który z was go uderzył? No? Który? Ależ proszę pana, to jakieś potworne nieporozumienie. Dlaczego mieliśmy zabijać? Wy wiecie
I my także wiemy, dlaczego. Zażądał od was pieniędzy, które chciał przekazać tej małej. Przypuszczam, że początkowo zaczęliście się śmiać, bo wydał wam się zabawny z tymi swoimi spóźnionymi wyrzutami sumienia. Ale potem przestaliście, bo on zagroził, że jak nie dostanie tych pieniędzy, to wsypie was wszystkich co do jednego, nie oglądając się na to, że sam pójdzie siedzieć. Wtedy pobiliście go. Nie? Ekspertyza wykazała ślady niezbyt dawnych uderzeń. No ale niestety bicie nie pomogło. A on sprawił sobie kłódkę na łańcuchu. To tak drygasz. I przypuszczam, że gotów był jej użyć. Wtedy doszliście do wniosku, że jedyna rzecz, jaka wam została, to stuknąć go. I taka okazja nadarzyła się właśnie wczoraj. Myślę, że był to ostatni termin, jaki wam wyznaczył. Chyba nawet przypuszczam, że przyniesiecie z sobą te pieniądze. Bo już poprzedniego wieczoru przygotował sobie kopertę z adresem. Prawdopodobnie chciał wysłać te pieniądze w liście, bez nadawcy. Aby nie naprowadzić milicji na swój ślad. Umówiliście się na mieście, a potem korzystając z mgły, zamordowaliście go na ulicy Złote Koło. Pytam się więc jeszcze raz, kto uderzył? Być może nie jesteście wszyscy jednakowo winni, ale jeżeli nie wskażecie sprawcy, wszyscy czterej staniecie przed sądem oskarżeni o zabójstwo. Proszę pana, to ja już powiem. Było całkiem inaczej. I pan to może sprawdzić. Umówiliśmy się z nim w Staropolance, na rogu Włodkowica i Nowotki. Myśleliśmy jeszcze, że może go spijemy i że jakoś dojdzie do zgody. Ale on nie chciał pić. Zobaczyliśmy, że nie damy mu rady i daliśmy mu te pieniądze. On je wziął i wyszedł. A my siedzieliśmy w Staropolance aż do jakiejś czwartej. I za resztę tego, co nam pozostało, popijaliśmy. Nas tam znają i cały personel może to zaświadczyć. Kiedy wyszliśmy, to on już musiał dawno leżeć w kostnicy. A ile było tych pieniędzy? 3000, proszę pana. A dlaczego nie powiedzieliście tego od razu? Bo nie chcieliśmy maszerować rządkiem do pudła. A co pan myśli, że my takie pieniądze sobie możemy wytrzepać? No trzeba było zrobić jakiś mały skok, nie? A jaki skok? Na kiosk ruchu. Przy hali ludowej. A wzięliśmy, co się dało i opyliliśmy innym kioskarzom. Czy macie jakieś meldunki o tym skoku? Ja w tym nie brałem udziału. Przez cały wieczór byłem w domu. Znalazł sobie świadków, mamusia i tatusia. Dużo to u was znaczy, nie? Był także doktor Karwański. On nie jest z rodziny. Ja mam alibi na medal. Będziesz miał alibi, a stąd wyjdziemy? No, nie prędko to będzie. Zbiorowy gwałt na nieletniej. Ej, chłopcy. Chłopcy. No to co? Odeślemy ich, co? I odwołamy wizję na Złotym Kole, prawda, kochany? Nie. Tylko zaczniemy od wizji w Staropolance. No, jak chcesz. Jedź przodem i uprzątnij lokal. Za chwilę tam będziemy. Proszę pomóc porucznikowi Traszce przywrócić stan pierwotny na Złotym Kole. Tak jest. Halo. To ty? Co znowu chcesz mi zameldować, że nie wrócisz na kolację? A może chciałbyś od razu odwołać jutrzejsze śniadanie? Posłuchaj, Piotr. Mam do ciebie pytanie. Gdybyś miał większą ilość pieniędzy, to gdzie by się nosił? Większa suma to u ciebie ile? Górnik czy kopernik? No powiedzmy 3 koperniki. Wsadziłbym je tak jak zawsze, za oprawkę swojej legitymacji. Dziękuję, to właśnie chciałem wiedzieć. I myślę, że dzisiaj zjemy razem kolację. Fajnie. Cześć, stary. Co ty tu robisz? Ja? Szedłem ci pomóc.
Tu siedział Kruk. Zgadza się? Tak. Da. Wprowadzić. Nosemko. Siadaj, gdzie siedziałeś wczoraj. Mnie tu wczoraj w ogóle nie było. Jak to nie było? Co ty chcesz kiwać władzę na jej 25-lecie? No może wpadłem tu na momencik, ale zaraz wyszedłem. A tych tu to pierwszy raz na oczy widzę. A skąd wiesz, że o nich chodzi? Nie. No jak tu siedzą? No przecież nie przyszli z panami tu na wątróbkę po żydowsku. A teraz krótko. Gdzie siedziałeś wczoraj, kiedy wpadłeś tu na ten momencik? No myślę, że kiblowałem tu, przy bufecie. Pokaż. To prawda, przekiblował tak z godzinę. Rzeczywiście. I przez cały czas tyłem do nich? No jak Boga kocham. Powodzenia. Masz rację, Semko. Nie musiałeś się odwracać. Piłeś swoje piwo i kiedy podniosłeś oczy, zobaczyłeś ich tam, w tym lustrze. Widziałeś, jak wyjmują pieniądze, jak dają je Krukowi, jak Kruk je wsuwa za oprawkę legitymacji i wreszcie jak wychodzi. Wtedy wziąłeś z kontuaru butelkę piwa. Jakie mieliście wczoraj piwo? Wrocławskie. Wziąłeś z kontuaru butelkę wrocławskiego piwa. Wsunąłeś je do kieszeni. I niedbałym krokiem wyszedłeś za nim. No niech pan mi to udowodni. Spróbuję. Proszę się nie zatrzymywać, proszę wejść na chodnik. Proszę opuścić jezdnię. Nie zatrzymujcie się państwo na chodnik. Panowie nie słyszeli? A pan dokąd? Proszę wejść na chodnik. Uważaj, Semko. Kruk wziął pieniądze w Staropolance lub Włodkowica i prawdopodobnie prosto stamtąd poszedł na rzeźniczą. Jak wiesz, jest tam urząd pocztowy. Ty poszedłeś za nim aż tutaj. To go uderzyłeś butelką. Nie, nie, jestem pewien, że nie chciałeś go zabić. Ale uderzyłeś go tak, jakbyś uderzył dorosłego. A on miał niepełne 17 lat i jego czaszka nie wytrzymała tego ciosu. Po pierwsze, idąc przez rzeźniczą, nie przechodziłby przez Złote Koło. Z Nowotki do Szajnochy, albo przez bramę na Plac Solny. Albo przez taką małą uliczkę, no. Nieważne. No nie pamiętam, jak ona się nazywa, no. Psie Budy. O, Psie Budy. Idąc przez Złote Koło, musiałby nadłożyć drogi. Owszem. Ale kiedy Kruk dochodził do Szajnochy, coś go wypłoszyło. Pozwoli pani. Czy wczoraj koło południa nie przechodziła pani tędy z Halinką? Nie. O tej porze zawsze jestem w pracy. Semko jestem. No widzi pan, mógł mi pan o to zapytać w gabinecie, a obeszłaby się bez tych całych korowodów. Chwileczkę. Ja powiedziałam, że mnie tutaj nie było, bo Halinka przechodziła tędy z żoną naszego dozorcy. Na Szajnochy jest sklep z przyborami szewskimi czy skórzanymi. O 12 miała odebrać towar dla naszego dozorcy, który sobie dorabia reparacją butów. No i... No widzisz, Semko, może nie przyjechaliśmy tu całkiem na marne. Moim zdaniem sprawa wygląda tak. Kruk wyszedł z Nowotki i na rogu Szajnochy zobaczył Halinkę i dlatego skręcił w Złote Koło. Ty skręciłeś za nim i tu go zabiłeś. Zabrałeś legitymację, w której były pieniądze i kopertę, która była w tej samej kieszeni. O, pieniądze zamelnowałeś gdzieś po drodze. Może dałeś mamusi na przechowanie? A legitymację i kopertę spaliłeś, jasne? A co zrobiłem z butelką? No gdzie butelka? Ech, masz pecha, Semko.
bo ja pod domem tej dziewczynki na rozbrat zobaczyłem coś, czego mogłem w ogóle nie zauważyć. I przypomniałem sobie, że coś podobnego widziałem tutaj. Dziękuję pani. Dziękuję. No chodź, Semko. To było tu. Odszedłeś z tyłu, uderzyłeś. Widzisz tę rynnę? A teraz wyjmij to, co włożyłeś tu wczoraj w południe. Poznajesz? Wrocławskie. Małek. Do ekspertyzy. Dziękuję ci. Prawat już to zrobił dziś rano. Ale zróbcie jak najwięcej ścisłych, wyczerpujących protokołów. Ja was opuszczam na ten wieczór, umówiłem się na kolację z moim synem. Sponsorem programu był Herbapol Wrocław, producent Venestinu Forte.